Witamy wszystkich. Szanowni Państwo, zaczynamy naszą dzisiejszą sesję. Niniejszym otwieram 27. sesję Rady Ziemskiej 10. Spoczelnice, zwołaną na dzisiaj, to jest 6 grudnia 2012 roku, Radzie 17. w siedzibie Rady Ziemskiej 10. przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Dają Państwu listę obecności z prośbą o podpisywanie się. Osobna lista dla Państwa. Oczywiście to jest obowiązkowe. Jeśli ktoś z Państwa chce się podpisać, to proszę bardzo. Jeśli nie, to, to też nie ma w logu. I przechodzimy do porządku obrad. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad dzisiejszej sesji. Informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynęły dwa wnioski o odstąpienie od umowy określonego w ustępie 4 paragraf 19 regulaminu 910 i będziemy teraz je przegłosowywać. Jako pierwszy głosujemy projekt uchwały, wniosek dotyczący projektu uchwały Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, druk nr 1 przez 293 przez 2012. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Zapytuję Pana z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic. Ile z obecnych? 18 dzielnic. Zatem 18 radnych. Zatem mamy nie tylko kworum, ale mamy oczywiście też kopię oddanych głosów. Kolejny wniosek to numer, to druk nr 2 przez 294 2012 dotyczący projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że również ten wniosek został przyjęty. Zatem do porządku obrad włączyliśmy, do projektu porządku obrad włączyliśmy te dwa projekty uchwał. Ale jeszcze przed sesją zwrócił się do mnie Pan Frankiewicz. Pan Frankiewicz, mieszkaniec naszej dzielnicy. Tak jest. Z prośbą o udzielenie mu głosu i ja korzystając z przysługujących uprawnień jako przewodniczącemu Rady Ziemskiej 10. dokonuję korekty w projekcie porządku obrad polegającej na tym, iż jako punkt trzeci dzisiejszego porządku obrad wprowadzam punkt o nazwie wystąpienie mieszkańców dzielnicy 10, a na wszystkie kolejne punkty, to jest obecnie trzeci, czwarty, piąty, szósty, zachowują swoje obecne brzmienie, zaś otrzymują nowy numer, to jest on numer jeden wyższy niż w projekcie, który leży przed Państwem. To będziemy teraz przegłosowywać, rozumiem, że oddzielnie ten oddzielnie. Na początek przegłosujemy lub nie mój wniosek, czyli włączenie jeszcze jednego punktu porządku obrad, czyli wystąpienie mieszkańców dzielnicy 10. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. 18. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że ten wniosek został przyjęty i teraz będziemy głosować cały projekt porządku obrad dzisiejszej sesji, czyli z uwzględnieniem punktu trzeciego, to jest wystąpienie mieszkańców dzielnicy 10. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu porządku obrad, proszę podnieść rękę. 18. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt porządku obrad został przyjęty. Tym samym przechodzimy do punktu trzeciego, to jest wystąpienie mieszkańców dzielnicy 10. Oddaję głos panu Frankiewicz. Przepraszam bardzo, panu Frankiewiczowi. Nazywam się Frankiewicz Roman, jestem właścicielem paru działek na terenie Sfoszowic i Kosocic i chciałbym dostać odpowiedź, co państwo zrobiliście jako radni w kierunku niedopuszczenia do powstania planu zagospodarowania tu naszych dzielnic. Ja jestem w naszej dzielnicy zainteresowany głównie Kosocicami, bo po prostu tam mam działkę i chcę tam się budować, jak to się mówi. I powstaje skrajnie niekorzystny plan zagospodarowania tego terenu, w zasadzie ponawiający ten dawny układ, że to mają być tylko tereny w sumie zielone i nie będzie można tam po prostu z tych działek przekształcić je na budowlę. Czy nie można było, w tej chwili powstaje ten plan, byłem na sesji Komisji Planowania w Krakowie i po prostu ten plan jest skrajnie niekorzystny, a mało tego,
dochodzi nadal do zawieszania tak zwanych WZ-ek czy wniosków na WZ-ki. Czy Państwo coś działaliście w tym kierunku, reprezentując nasze interesy? No bo po prostu chcemy te działki przekształcić, wiadomo, z terenu zielonych na budowlane. Okej, okay, dziękuję bardzo. Ktoś z Panów by odpowiedział. Znaczy ja powiem Panu tak, sądzę, że są tutaj w pierwszej kolejności, będzie się może absolutnie każdy z radnych, natomiast w pierwszej kolejności zapytam o udzielenie odpowiedzi dwie osoby. To jest radną z tamtej, z Pana osiedla, Panią radną Federigę. Nie. Przepraszam, nie. Pana radny, nie mam kogo zapytać. Nie ma go. Nie ma Pana. Nie ma. Nie ma też kartę. No, oczywiście. Ale... Kosocice. Ja o Kosocice pytam. Przepraszam, ja myślałem, że Pan to o Soboniowice. Okej, to przepraszam Panu radną, myślałem, że chodzi o Soboniowice, a chodzi o Kosocice. Tak. Zatem Panie Radny o to nie pytamy. Pana radnego Kapery, który prezentuje Pańskie osiedle, w tej chwili na sesji nie ma. Pan Kudecki, to z Rajską. Zatem przechodzimy do... zapytam Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Andrzeja Jęczyka, czy nie chciałby się wypowiedzieć? Tak, chciałbym wyjaśnić tak. Po pierwsze, tych działek są tysiące. Więc Pana pytanie, co robi Rada Dzielnicy, no nie, nic nie robi w sprawie tysiąca działek. W sprawach konkretnych tak. Myśmy mieli tutaj w grudniu 2011 roku był taki temat, gdy były ogłaszane, gdy było ogłaszane przystąpienie do sporządzania tych trzech planów. Termin był do 15 stycznia 2012 roku. Było ogłoszone to na stronie internetowej naszej dzielnicy. Byli tu radni, byli również pewni mieszkańcy. I wtedy można było składać wnioski do tych planów. Zapytam, czy złożył Pan wniosek w sprawie swoich działek do planu? Tak. Złożył Pan o przekwalifikowanie? Tak. No, to teraz jest... Kiedy jeszcze? No w terminie, prawda? Do 15 stycznia. Tak jak tutaj. Panie radny, Pan Andrzej? Do 15 stycznia złożył Pan. I teraz wnioski te mogą być zrealizowane w przypadku, gdy nie są sprzeczne ze studium zagospodarowania przestrzennego obecnie obowiązującego. Jeżeli są sprzeczne, to zostały wykorzystane przez Biuro Planowania Przestrzennego jako wnioski nieformalnie, ale jako wnioski do sporządzanego studium zagospodarowania. W międzyczasie odbyło się takie spotkanie u Pani Prezydent, byli również mieszkańcy z tych trzech planów. I tam padła deklaracja, właśnie to, o czym mówię, że te wnioski zostaną wykorzystane do sporządzenia nowego studium. Teraz mamy sytuację taką, że Pan był przedstawiony, to się nazywa prezentacja tych trzech planów. Pan był wtedy w Radzie Miasta Krakowa w sali portretowej, więc Pan słyszał również deklarację Pani Prezydent w tej sprawie, że nic nie jest przesądzone, a co więcej, że jeżeli nie jest sprzeczne ten teren, na który Pan występował, że tam jest na przykład osuwisko, albo jest to w szczerym polu, albo że to jest jakiś korytarz do przewietrzenia. No, takie przypadki oczywiście są uzasadnione, ale w tym tak. W moim wypadku... No, więc jak najbardziej. Należy czekać teraz na nowe studium, ale myśmy, zarówno ja, moje wystąpienie w czasie posiedzenia komisji, jak i później rozmowy telefoniczne i osobiste z panią dyrektor Kaczmarską, odpowiedzialną za tę sprawę, doprowadziły do tego, bo myśmy chcieli, że jeżeli nie są sprzeczne, Urząd, czyli Wydział Architektury, ma prawo zatrzymać tą wózetkę. A myśmy poprosili, żeby nie zatrzymywali, jeżeli nie są sprzeczne. Dzisiaj jestem po dwóch rozmowach telefonicznych w tej sprawie. Pierwsza rozmowa z panią dyrektor Kaczmarską, która powiedziała mi, że odbyło się spotkanie między inspektorami dwóch wydziałów, czyli architektury oraz planowania przestrzennego. Planowanie przestrzenne przyniosło wszystkie wnioski do planu, do tych trzech planów zagospodarowania. Natomiast architektura przyniosła WZ-ki i było tych WZ-ek 42 i porównywano. Porównywano, czy one są sprzeczne z wnioskami, bo wiadomo, że są sprzeczne z tym planem, czy nie są. Na skutek tego porównywania było 9 przypadków wątpliwych.
z których zostawiono ostatecznie 5 przypadków, które muszą być zawieszone. I to chyba w zeszłym tygodniu zostały zawieszone. Jedna z pań, która wystąpiła tam na Radzie Miasta, na posiedzeniu, w swojej sprawie złożyła 6 wózeczek na jedną działkę, na 6 budynków różnego rodzaju i okazało się, że tylko ten jeden budynek jest zaplanowanym terenie w przyszłym studium budowlanym i na to dostała wózetkę, a 5 budynków jest to są te odrzucone też to jest ogólnie, tak. Co pan mówi, czyli w zasadzie wszystkie inne nie będą odrzucone. Nie, tego pani Kaszmarska nie wie, bo to odrzuca Wydział Architektury, prawda? Więc za radą pani Kaszmarskiej zadzwonił do dyrektora, zapomniałem, krótkie nazwisko WIP pierwsze, a drugie bardzo długie, nazwisko Multanowski, nie bardzo długie, ale nie pamiętam. To jest wicedyrektor, który odpowiada za wózetki i zadałem mu podobne pytania telefonicznie i on odpowiedział w ten sposób. Było jeszcze wcześniej 2 zawieszone wózetki, prawdopodobnie pana Bani, ale ja tego nie wiem. Te wózetki zostały odwieszone, bo są niesprzeczne, a w momencie, gdy plan został już zaprezentowany, to Biuro Planowania Przestrzennego uzyskało prawo do opiniowania wszystkich wózetek. Przedtem nie mogło, więc te, nie wiem na jakiej zasadzie, ale zaopiniowano te 2 przypadki pozytywnie i zostało wstrzymanie. Jeżeli nie cofnięte to w tej chwili, to jest w trakcie. Potwierdził 5 wózetek, które nie mogą być na tym etapie, co nie znaczy, że na przyszłym etapie, że upływa 9 miesięcy, gdyby się zdarzyło, że plan nie został uchwalony, to automatycznie one są odwieszane i decyzja jest pozytywna. Mówię teraz o tych 5 zawieszonych. Natomiast jeszcze trwają rozmowy i to te osoby powinny się zwrócić do Biura Planowania Przestrzennego, żeby mimo wszystko ten teren przekwalifikować w nowym studium korzystnie. Ale to właściciel, a właśnie składający te wózetki, musi się w tej sprawie udać do biura planowania i tam uzyska. Pan dyrektor zadeklarował, że tak. Z tych wózetek, które już są złożone, żadna nie będzie zawieszona. One wszystkie zostały sprawdzone. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli nadejdą nowe wózetki, bo jeszcze można składać, dopóki plan nie został tutaj nie przegłosowano tego planu. Nie wiadomo, jakie będą to wózetki, ale nadal, jeżeli nie będą sprzeczne z to, co pan mówił, z podstawowymi, to one nie będą zawieszane. Jeżeli będą sprzeczne, to oczywiście, że będą zawieszane. Teraz terminy. Terminy są następujące. Wszystkie 3 plany poszły tydzień temu do uzgodnień. Przepraszam, pomyliło mi się ze Sworzowickimi. Sworzowickie plany poszły tydzień temu do uzgodnień. Przepraszam. A te 3 plany no, będą procedowane i myślę, że w pierwszym półroczu powinny zostać tutaj, no być może, że opiniowane potem głosowane. Tego jeszcze nie wiadomo. Wiem wszystkie terminy, ale o planach sposzowickich pomyliłem się przykład. Czy jeszcze chcę, czy nie odpowiedziałem panu na jakieś pytanie, czy pan chce jeszcze coś wiedzieć?